Po ostatniej, podwójnej eliminacji, kiedy wyeliminowano Edwarda oraz Connie, pozostali mieszkańcy oficjalnie zostali finalistami. Norman, Joan, Chris, kto wygra program? Jak miło widzieć tak liczną publiczność. Witam serdecznie wszystkich widzów. Witam też byłych mieszkańców domu synowego brata. Oto wielki finał programu Syn Braber 2014. Po 20 zwariowanych dniach, dziś wszystko stanie się jasne. Norman, Joan, Chris, wśród nich jest zwycięzca, który oprócz tego zaszczytnego tytułu, zgarnie też luksusowy samochód oraz czek na 50 tysięcy symoleonów. Zanim się to jednak wydarzy, zobaczmy relacje z dnia wczorajszego, 19. Finaliści spędzają czas przy wspólnej uroczystej kolacji. Dzień 19, 8.07. Po wczorajszej eliminacji, Chris, Joan i Norman budzą się jako finaliści programu. Synowy brat wezwał ich na sofy. Mieszkańcy, jak wiecie, nagrodą główną w programie jest luksusowy samochód, ale synowy brat daje wam szansę dołożenia do puli także 100 tysięcy symoleonów. Ale super. Udajcie się do pokoju zadań. Od skarbie synowego brata, mieszkańcom zostaną zadane 4 pytania dotyczące wszystkich zadań zakupowych, na które odpowiedź to albo prawda, albo fałsz. Gdy wszyscy odpowiedzą zgodnie i poprawnie, odpowiedź jest zaliczona. Każda poprawna odpowiedź to 25 tysięcy symoleonów. Podczas krasnoludkowego zadania, Julie wnosiła czerwoną czapeczkę. Ta odpowiedź to prawda. Wszyscy wskazali prawidłowo. Cieszymy się. Podczas westernowego zadania, mieszkańcom nie udało się wykonać 3 konkurencji. To proste. Ta odpowiedź to fałsz. Wszyscy wskazali prawidłowo. Świetnie, odjazdowo. Połowę kasy już mamy. Podczas pierwszej konkurencji zadania superbohaterowi kontra zombie, Trudy oberwała balonem z wodą 2 razy. Kurczę, ja nie pamiętam. Ta odpowiedź to fałsz. Tylko Chris wskazał prawidłowo. Ech, no wiecie co? Podczas zadania z elektrycznością Edward biegał na bieżni łącznie 6 godzin. Ta odpowiedź to prawda. Joanne wskazała nieprawidłowo. Nie no, żenada po prostu. Mieszkańcy, finałowa nagroda główna zwiększyła się o 50 tysięcy symoleonów. Gratulacje. Super, świetnie, dziękujemy, bardzo się cieszymy. 19.30. Synowy brat zorganizował dla finalistów pożegnalną kolację, żeby mogli sobie powspominać udział w programie. Nastała ta niezręczna cisza, gdy nie wiesz co powiedzieć. Z takich najciekawszych momentów to na pewno zapamiętam, gdy zostałam nominowana przez głowę domu. Albo pierwsze zadanie zakupowe, gdy byliśmy krasnoludkami. Wtedy też uciekł Arfeno, to było szokujące. Ale najbardziej zapamiętam radość z zakupów, które wygraliśmy jako zombie. Także chcę powiedzieć, że to był świetny czas. Wzloty, upadki, łzy, radości. Weszłam do tego domu jako nieśmiała dziewczyna, wyjdę jako pewna siebie kobieta. Dziękuję wam bardzo. Dla mnie największym wydarzeniem był wieczór otwarcia, gdy poznawaliśmy się wszyscy. Z kolei nieźle się uśmiałem, wykonując sekretne zadania dla pana Gąbki. A najbardziej dumny jestem z momentu, kiedy mogłem wykazać się moimi uczniczymi umiejętnościami. Chcę, żebyście wiedzieli, że zawsze będziecie dla mnie jak rodzina i nigdy o was nie zapomnę. Udział w tym programie to przygoda, o jakiej mi się nie śniło, i bardzo się cieszę, że mogliśmy przeżyć to wszystko razem.
Zabawnie było, gdy rozmawiałem z tymi kurami, roślinami, a nawet z kamiennym posągiem. Przełomowym momentem było wyznanie, że jestem aktorem. Mogłem wtedy naprawdę być sobą. Za największe osiągnięcie uważam dotarcie do finału. Nie spodziewałem się tego zupełnie. Mam nadzieję, że mimo wszystko zapamiętacie mnie jako sympatycznego gościa. Nawet nie wiecie, jak wdzięczny jestem, że synowy brat dał nam wszystkim szansę się poznać. A teraz może jedzmy, bo nam te wszystkie delicje wystygną. Ciekawe, kto to potem wszystko pozmywa. Dziękujemy za wszystko, to była świetna przygoda. Dziękujemy. Symowy bracie, jesteś najlepszy na świecie. Ach, co to był za wzruszający wieczór, prawda? No i 50 tysięcy piechotą nie chodzi. Dziś czekają nas jednak jeszcze większe emocje, ale to za chwilę. Najpierw mała niespodzianka, oto procentowe wyniki głosowania widzów, dotyczące każdej eliminacji tej edycji. Pierwsze głosowanie, gdy odpadła Juliet, zgarnęła aż ponad 67% głosów widzów. W drugim głosowaniu było podobnie, Felix otrzymał ponad 63% głosów. Coś takiego, nie wierzę w to po prostu. Podczas trzeciego głosowania wyniki były dość wyrównane, Trudy otrzymała 53% głosów. No i czwarte, Edward zdobył aż ponad połowę wszystkich głosów, Connie natomiast trochę ponad 25%. Ponad połowę? To hańba, też jestem rozczarowana. Zanim przejdziemy do tych najważniejszych wyników głosowania, zobaczmy krótką relację z dzisiaj. Oto co działo się na kilka godzin przed finałem programu. Dzień 20.12.03. Mieszkańcy rozmawiają o życiu po programie. Jestem ciekaw, jak tam moje państewko bez mnie sobie radzi. Gdy wrócę, będę musiał porządnie wszystko sprawdzić. Nie martw się, na pewno jest dobrze. Ja się martwię, czy po tym wszystkim w ogóle znajdę jeszcze czas na mój kochany fortepian. Obawiasz się, że przytłoczę cię natłok wywiadów, błysków fleszy i spotkań z fanami? Muszę cię rozczarować, tak pięknie na bank nie będzie. To nie tego typu program, góra parę miesięcy i znów wrócimy do normalnego szarego życia. Ja tam się cieszę na każdą zmianę w życiu, nawet tę chwilową, bo wiecie, całe życie w tym buszu, przyda się jakaś odmiana. Podczas gdy Norman sprząta łazienkę, by zostawić dom w idealnym stanie. Chris i Joanne pakują się do swoich walizek. Jak mi się to zmieściło wtedy, to ja nie mam pojęcia. A Norman już spakowany? Tak, jego walizka już cierpliwie czeka. A widziałeś gdzieś moją suknię na wieczór? Rany, położyłam tu gdzieś moją suknię, a teraz jej nie ma. Będę musiała wyjść z domu na golasa. Spokojnie, przecież masz jeszcze inne suknie w razie czego. Ale ta była przygotowana specjalnie na finał. Słuchajcie, w łazience jest jakaś suknia. To pewnie twoja, Joanne. No proszę cię, chyba nie myślałeś, że moja. Dziękuję ci, Norman, uratowałeś mi normalnie życie. Dzięki wielkie. Zostały mniej niż 2 godziny do finału. No weź na chwilę odejdź, chcę tylko ogarnąć pryszcza. W toalecie za rogiem masz inne lustro, ja tu się pudruję. Ach te baby, kto to widział pół dnia się malować? Kurczę, że też musiał jakiś pryszcz mi wyskoczyć, trochę kremu chyba wystarczy. O rany, ale to się już szybko ciemno robi, no nic, idę już do salonu, to moje ostatnie chwile w tym domu. Jeszcze perfumik i gotowe.
Pachnę jak jakaś królowa, zaszalałam. Co Norman, już czekasz na werdykt? Siema chłopaki, też już gotowi? Także bardziej już nie możemy być. No to co, nasz ostatni wieczór. Powodzenia wam życzę. 20 dni, jak to zleciało. Nie mogę uwierzyć, że jeszcze dziś wszystko stanie się jasne. Zanim zwycięzca wyjdzie tymi drzwiami, najpierw musimy poznać finalistę, który zajmie dziś trzecie miejsce. Pora więc przejść do rzeczy. Jako widzowie oddawaliście głosy na swoich faworytów, teraz połączmy się z domem, by poznać wasz werdykt. Uwaga finaliści, tu Hugo, Norman, Joan, Chris. Nadszedł wasz czas. Przez ostatnich kilka dni sejmowa publiczność oddawała na was głosy. Ogłaszam, że finalistą z najmniejszą liczbą głosów i który tym samym zajął trzecie miejsce w programie jest Norman. Norman, zostałeś wyeliminowany. Tak jak się spodziewałem. Masz 30 sekund, by się pożegnać. Trzecie miejsce, dobra robota stary, dzięki Chris. Norman, tak czy siak gratuluję trzeciego miejsca, to ja wam gratuluję ścisłego finału. No nic, lecę, widzimy się za chwilę. Jeszcze raz dzięki za wszystko i niech wygra lepszy. Idę stawić czoła światu zewnętrznemu. Trzymaj się Norman, i tak jesteś wygranym. Witam cię Hugo. Miło cię widzieć Norman. Ciebie też. Usiądź proszę. Zająłeś trzecie miejsce. Powiedz nam, jak się z tym czujesz. Nie mam do nikogo o nic żalu. Spodziewałem się tego, że nie wygram. W porównaniu zresztą jestem po prostu nijaki. Nie mów tak Norman. Wniosłeś przecież dużo do programu. Może, ale uważam, że nie wyróżniłem się niczym specjalnym. I dlatego tu teraz siedzisz? No właśnie, teraz żałuję, że nie dałem z siebie więcej, może bym wygrał. Pomówmy o tym całym doświadczeniu, jak będziesz wspominał udział w Sim Brotherzy? Och, absolutnie wspaniale, to była przygoda życia i naprawdę wiele jej zawdzięczam. Zawsze wspominał będę z uśmiechem. A jakie są twoje plany na przyszłość, jeśli o resztę uczestników chodzi? Może zabrzmi to naiwnie, ale mam nadzieję utrzymywać stały kontakt dosłownie z każdym. Jak już mówiłem, są dla mnie jak rodzina. No dobra, a komu z pozostałej dwójki kibicujesz bardziej, Chrisowi czy Joan? Naprawdę muszę mówić, okej, bardziej kibicuję Chrisowi, bo Joan zachowała się egoistycznie podczas ostatniego zadania zakupowego i nawet nie chciała tego przyznać. Miło się rozmawia, ale czas nagli. Oto twoje najlepsze momenty w programie. Byłeś świetnym mieszkańcem, powodzenia, dziękuję. Pożegnajcie Normana, dziękuję wam bardzo. W domu synowego brata została już tylko dwójka mieszkańców, a to oznacza, że przed nami już tylko ten jedyny, ostateczny i najważniejszy werdykt głosowania publiczności. Pora poznać i ogłosić zwycięzcę programu Sim Brother 2014. Ponownie połączmy się z domem, by ostatecznie rozwiać wszelkie domysły i wątpliwości co do zwycięzcy tej edycji. Uwaga finaliści, tu Hugo. Joan. Chris. Nadszedł wasz czas. Przez ostatnich kilka dni sejmowa publiczność oddawała głosy na zwycięzcę programu. Ogłaszam, że finalistą z największą liczbą głosów i tym samym zwycięzcą programu Sim Brother jest...
Joan. Co takiego? Ja nie wierzę. Dziękuję bardzo, bardzo się wzruszyła. Joan, taka prawda, wygrałaś ten program, czego ci serdecznie gratuluję. Kochany jesteś, Joan, gratulacje, jesteś zwyciężczynią. Zostań dokładnie tam, gdzie jesteś. Wrócimy do ciebie za chwilę. Nie ma sprawy, Hugo, zaczekam. Chris, zająłeś drugie miejsce, opuść dom synowego brata, teraz. Jasne, Hugo, już idę. Dzięki, Chris, za wsparcie przez ten cały czas, doceniam to. Byłeś świetnym mieszkańcem. Dobra, idę, Joan, ciesz się ostatnimi chwilami tutaj. Do zobaczenia za moment, Chris, i pamiętaj, wszyscy jesteśmy zwycięzcami. Witaj, Chris. Cześć, Hugo. Proszę usiąść. Drugie miejsce. Byłeś tak blisko zwycięstwa. Żałujesz? Muszę obejść się smakiem zwycięstwa, ale jest spoko. Naprawdę nie jest ci przykro? Oczywiście, że fajnie byłoby wygrać. Niemniej jednak cieszę się, że Joan wygrała. Bo zasłużyła. Dzisiaj kończy się wasza wspólna przygoda z synowym bratem. Jakbyś ją podsumował? Jeden wielki emocjonalny rollercoaster. Tylu skrajnych sytuacji telewizja jeszcze nie widziała, tylu konfliktów na przykład. Większość z nich ty wywoływałeś. Ale jak ty osobiście byś tę przygodę podsumował? Osobiście to był najlepszy czas w moim życiu. A teraz pytanie, które muszę zadać, czy ty naprawdę jesteś aktorem? Tak, jestem. Pierwsze parę dni w programie to była całkowita gra aktorska. Myślałem, że jeżeli będę dość kontrowersyjną postacią, to daleko zajdę. Gdy to niestety zaczęło się nie sprawdzać, zmuszony byłem wyznać prawdę o sobie. I dzięki temu zająłeś drugie miejsce. Dzięki temu mogłem dłużej cieszyć się tą przygodą. Tak pewnie odpadłbym jako jeden z pierwszych. A jakie są twoje plany po programie? Idę zupełnie na spontana. Nie wiem, co ma być, to będzie. Dziękuję za rozmowę. Teraz zobacz, jak zapamiętało cię oko synowego brata. Trzymaj się, ty też się trzymaj, Hugo. No i stało się, w domu synowego brata został już tylko jeden mieszkaniec, zwycięzca. Decyzją waszych głosów zwyciężczynią została Joan. Po raz ostatni połączmy się z domem synowego brata i zaprośmy Joan tutaj do studia. Ależ się cieszę, że wygrałam. Joan, tu Hugo, jesteś zwycięzcą tej edycji. Masz 30 sekund, by opuścić dom synowego brata. Pomyśleć, że tyle osób mieszkało w tym domu. I akurat ja opuszczam go jako ostatnia. To jest takie ekscytujące. Joan, synowy brat gratuluje zwycięstwa i życzy wszystkiego dobrego. Dziękuję, synowy bracie, dziękuję, że mogłam u ciebie mieszkać. Żegnaj, braciszku. Ojejku, ile was tutaj jest. Miło mi was wszystkich widzieć. Witaj, Joan, gratuluję, dzięki, usiądź proszę. Zostałaś zwyciężczynią programu, jak się z tym czujesz? Nie mogę uwierzyć, że tak się stało, jestem bardzo szczęśliwa,
Jestem też wdzięczna widzom za wszystkie głosy. Jak myślisz, dlaczego akurat na ciebie głosowali widzowie? Wiesz, byłam po prostu sobą, nikogo nie udawałam. Myślę, że właśnie dlatego zyskałam ich sympatię. Zobaczmy, jak wygląda procentowy rozkład głosów widzów. Uzyskałaś prawie 45%. Norman został daleko w tyle, za to Chris był tuż za tobą. Jak widać, nic nie było takie oczywiste, tym bardziej dziękuję za głosy. Podsumowując całe to doświadczenie. Jak będziesz je wspominać? Z pewnością jako coś wspaniałego. I nie mówię tak dlatego, bo wygrałam. To było po prostu niesamowite przeżycie, tak bardzo odrealnione od szarej codzienności. Skoro o codzienności mowa, tęskniłaś za swoim fortepianem? Do programu przyszłam, żeby od niego nieco odpocząć, ale przyznam, że tak, trochę brakowało mi gry na tym instrumencie. A co powiesz o twoich współmieszkańcach? Zdobyłaś jakiś przyjaciół na całe życie? Och, wszyscy są wspaniali, nie wiem, czy będziemy się przyjaźnić, ale kolegować na pewno, uwielbiam ich. Na koniec rozmowy zdradź nam, co zrobisz z wygraną. Mówię tu o pieniężnej nagrodzie specjalnej, to jest ogromna kwota pieniędzy. Najpierw przyjemności, czyli jakieś wakacje, resztę zainwestuję, lub odłożę na czarną godzinę. Dzięki za rozmowę, zobacz teraz, jak zapamiętały cię nasze kamery. Joanne, pora przekazać ci nagrody za zwycięstwo. Jesteś gotowa? Jasne, dawaj. Oto twój luksusowy samochód. Rany, jakie cacko. Jest prześliczny, bardzo się cieszę. Stanę się prawdziwym piratem drogowym. A oto twoja nagroda pieniężna. 50 tysięcy symoleonów. Ale wspaniale. Hurra, jestem zwycięzcą, jakie to cudownie. I tak oto ta świetna edycja programu dobiega końca. Ja, Latoya i Derek zapraszamy was jeszcze na swego rodzaju afterparty w wydaniu Ekstra. No nic, żegnam się. Dziękuję, że byliście z nami i oglądaliście każdy odcinek. Do zobaczenia. A, i pamiętajcie, synowy brat patrzy. Na forum Centrum Symu, gdzie znajdziesz wszystkie nowinki dotyczące programu.